Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Dostałem kilka pytań od osób zainteresowanych kupnem mikrofonu Removu M1 A1, takiego zestawu, który wygląda dokładnie w ten sposób. Czy po połączeniu odbiornika nadajnika A1, czyli dokładnie tak jak tutaj widzicie, przez kabelek audio i adapter do smartfona, czy gdy to będzie połączone wszystko, czy nie będzie opóźnień względem nagrywania. Tak więc mamy tu mikrofon, jest połączony z odbiornikiem nadajnikiem do smartfona Samsung Galaxy S7 i sprawdzimy, czy jest jakiekolwiek opóźnienie. Zresztą już możecie zaobserwować, czy dźwięk i ruch twarzy, warg, czy jest po prostu zgodny. Więc zróbmy sobie taki dokładniejszy test. Tutaj jak widzicie jest połączenie. Ja zbliżę się trochę bardziej i zrobimy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, prawie spadło. Pip, pip, pip. 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 W moim przekonaniu nie ma najmniejszych opóźnień, tak więc Removu świetnie współpracuje ze smartfonem po Bluetooth za pomocą po prostu dwóch kabelków, jeden audio i drugi też audio, ale adapter do smartfona z 4 pin wyprowadzający nam, tak to wygląda dokładnie jak jest po połączeniu, zobaczcie, o, w ten sposób, czyli przewód audio podwójny do zielonego i różowego i audio, i tutaj mamy nasz radioodbiornik Removu A1 połączony z naszym mikrofonem. Tak więc działa to w moim przekonaniu bez zarzutu, szybko, sprawnie i po bólu. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.